Cześć, ten trik nazywa się Pop and Fresh i wygląda tak. Jak widzicie, jest to trik oparty na sprocie półtora frontowym, linki gdzieś tutaj. I najlepiej, żebyście się nauczyli macha piątki, linki gdzieś tutaj, zanim podejdziecie do Pop and Fresh. Zaczynamy od splotu. Do macha piątki wędrujemy palcem pod, nad ręką dominującą. I tu, gdzie byśmy zaczęli normalnie robić swoje obroty, zostawiamy rękę w ten sposób, niedominującą. I gdy już jesteście w czymś takim, czyli po przejściu zatrzymujecie się gdzieś tutaj, podrzucacie ją do góry. Jest tutaj opcja, żeby też robić coś takiego. Ja tego osobiście nie polecam. Najlepiej jest to zrobić za pomocą po prostu swoich rąk. Nie rozciągania ich od siebie, tylko podrzutu. W ten sposób. Jak widzicie, moja ręka dominująca zawsze przechodzi nad ręką niedominującą. W ten sposób. Ręka niedominująca zawsze pod. Widzicie, to miejsce tu, żeby się uda pokazać, o. Czyli zawsze chodzicie tak. Dlatego mam dwie rękawiczki. Zaczynamy triki, które są dosyć zaawansowane i przydałoby się wiedzieć, która ręka gdzie idzie. Także jeszcze raz. Aby z tego wyjść, kończycie albo przy jednym, albo przy drugim pop and freshu. Jeśli skończycie tutaj, jesteście w splocie półtora frontowym, wychodzicie jak ze splotu. Jeśli skończycie w ten sposób, czyli parzyście, jesteście z powrotem w Mach 5 i wychodzicie jak z Mach 5. I to właśnie był pop and fresh.